to jest wysokość całej tej budowli. Wysokość całej budowli to jest około 40 metrów. Nasi pracownicy śmieją się, bo być może pracują na tym zamku kamieniarzy, którzy są potomkami tych kamieniarzy, którzy to budowali. Ja się bardzo cieszę, że pod kierunkiem pana doktora Kaczmarczyka z Politechniki Krakowskiej, taki naprawdę to już jest koryfeje, jeżeli chodzi o kwestie techniczne i kwestie zabezpieczeń na obiektach zabytkowych. Jego zespół opracował sposób zabezpieczenia tych murów takim stropem kasetonowym, który spina te wszystkie mury, który jest również wysięgnikiem pod wieżę, która stojąc na ustępie skalnym, nie wiadomo, czy by się czasami nie zawaliła. Zawaliła, bo już erozja powoduje coraz większą degradację. W ten sposób spięto wszystkie te mury i stworzono taką kładkę, na której stoi ta wieża. No i tutaj będą teraz wprowadzone belki drewniane, będzie belkowanie drewniane, także to będzie wyglądać tak jak wcześniej. Karczma jurajska, ona będzie w starym stylu, również kamienna. Miejsce obsługi turystycznej. Po to, żeby była tam, będzie sala wielofunkcyjna, będzie jakaś kafejka, żeby turyści, którzy będzie też kilka miejsc noclegowych. Ja to chcę zrobić posiedzenie Komisji Senatu, łącznie, bo powiązać to z wynikami takiej konferencji, która była, która zresztą jest cały program, który nowy dyrektor Wilanowa preferuje bardzo, że zamek powinien być jednocześnie być przedsiębiorstwem przynoszącym dochód w dziedzinie promocji polskiej kultury. I mam nadzieję, że może zmieni się klimat do tego, żeby zacząć mówić o rekonstrukcji tych przepięknych budowli, tych zabytków o znaczeniu narodowym, bo Francuzi mają swoje zamki nad Loarą, Niemcy mają swoje zamki nad Renem, a my tak naprawdę mamy genialną rzecz, najpiękniejszą rzecz w Europie, szlak Orlich Gniazd. Powinniśmy dbać o to, powinniśmy to rekonstruować, powinniśmy zapraszać wszystkich ludzi z całego świata, turystów, aby przyjeżdżali tutaj na Jurę i oglądali te zamki. Liczymy na to bardzo, że na 750-lecie Fundacji Miejsca, czyli w 2010 roku, będziemy mogli zaprosić wszystkich turystów na zamek Bobolice, którzy będą mogli nie tylko zobaczyć już odrestaurowany zamek z zewnątrz, ale również wewnątrz. Liczymy na to, że na to wielkie otwarcie przyjadą nie tylko władze lokalne, wojewódzkie, ale też państwowe. No i liczymy oczywiście na to, że przyjedzie również król szwedzki.